Że już? Tak. Dzisiaj wyjątkowo spotkamy się w mojej pracowni. Cześć Wam wszystkim, jestem Mad Dragon, czyli Hanna Barańska. Prowadzę w klubie Wrzeszczaka ZPety i tym razem ZPety odbędą się online. Przy ostatnich dwóch zajęciach rozmawiałam z Wami i z Waszymi rodzicami i bardzo chcieliście, żebyśmy przeprowadzili zajęcia zrobienia lalek dla ubrań. Chcecie bardzo, żebyśmy przeprowadzili warsztat z robienia ubranek dla lalek. Bez użycia nitki i igły. I właśnie dzisiaj to będziemy robili. Ten film nie udałby się bez mojej pani reżyser, mojej córeczki. Więc bardzo dziękuję. Tak. Właśnie, operatorze kamery, pani reżyser, proszę pokazać przykłady lalkowych ubrań. To będą między innymi te stylizacje. Tutaj numer 1, 2, 3, 5, 10. Znaczy 7. Ich będzie w sumie 7. Przepraszam. 7. Słuchajcie, pod każdym z filmików będzie dostępny wzór PDF do wydrukowania, gdzie będziecie mieli zaznaczone wszystkie kształty i wymiary. Nie muszą być idealnie takie same, mogą być dowolne. Bawcie się i cieszcie tym, co będziecie robić. Witam ponownie. Teraz przedstawimy listę potrzebnych rzeczy, żeby zrealizować nasz warsztat. Przede wszystkim nożyczki ostre poprosimy, ołówek, miarka albo po prostu linijka i zestaw okrągłych przedmiotów, od których będziemy odrysowywać okrągłe kształty. O, ja na przykład używam pokrywek trzech wielkości. No i najważniejsze, materiały. Nie byle jakie, bo muszą być to materiały elastyczne, czyli takie, które się rozciągają. Dzięki temu, że będą to materiały elastyczne, kiedy utniemy kawałek, one nie będą się biły. Czyli na przykład mogą to być Wasze jakieś stare albo Waszych rodziców, tylko zapytajcie się najpierw, koszulki. T-shirty. Tutaj mam na przykład fragment materiału wycięty z t-shirta. Tutaj mogą być, to słuchajcie, jakieś stare leginsy, które macie już podziurawione na kolanach. Albo jakiś nieużywany stary strój kąpielowy. Na przykład. Przydadzą się również dosyć grube rajstopy, ale nie te takie wełniane, tylko te takie, wiecie, takie poliestrowe, nie wiem jak to są. W każdym razie rajstopy też się nadadzą z tych grubszych, takich 40. Ewentualnie skarpetki. Dzisiaj nie będziemy używać skarpetek, ale też się przydadzą. A, jeszcze bym zapomniała, do jednego ze strojów użyjemy też tiulu. To akurat nie jest tiul, tylko firanka. Może być firanka. To wszystko. Do dzieła. Witam. Filmik numer 1. Dzisiaj uszyjemy. Czy uszyjemy? Spleciemy i zwiążemy i wytniemy sukienkę, która wygląda w ten sposób. Gotowa. I dzisiaj zrobimy taką samą sukienkę, tylko w innym kolorze dla jej koleżanki. Dobra, zaczynamy. Do dzisiejszej kreacji będziemy potrzebowali kawałka materiału, może być na przykład tył koszulki. Ten ma mniej więcej 40 cm szerokości. Pokrywka, ta ma mniej więcej 34 cm, ale to nie musi być dokładnie tyle, sukienka może być mniejsza. Ja mam mazak, nożyczki i miarka. To zaczynamy. Przykładamy pokrywkę do
materiału i delikatnie obrysowujemy w koło. Cięcie. Wycinamy. Cięcie. Cięcie. Mamy już wycięte kółko. Teraz jeszcze do cięcia potrzebujemy, do wycięcia potrzebujemy pasek dla lalki. Możemy go wyciąć albo z tych resztek po wycinaniu kółka. Nie musi być idealnie prosty. Gdzie on ma tutaj nawet taki kształt? Nie ma znaczenia. Bo tkanina elastyczna się zwija, więc nawet mogą być fajne, ciekawe efekty. Dobra. Albo, aha, jeszcze jeden sposób na pasek. Rajstopa. Tu pokażę tak, żeby na tle było widać. Rajstopa. Ucinamy tak około centymetra, półtora rajstopę. Paseczek. Przecinamy z jednej strony i mamy pasek do sukienki. Tak? Super. Dobra. Tu mamy dwa paski i kółko. Co dalej z tym kółkiem? Kółko składamy na pół. Jeszcze raz na pół. I rysujemy prostą od czubka tego naszego nowego trójkątu do któregoś miejsca na obrzeżu koła. Dobrze. Rozkładamy to nasze kółko. A, i jeszcze rączki. Zobaczcie, w tym miejscu, tu na środku, będzie szyja Barbie, tak? Więc teraz musimy jeszcze zrobić dwa nacięcia na ramiona, na ręce. Przykładamy tu Barbie i zaznaczamy sobie, gdzie się kończą ramiona. I w tych miejscach umieścimy dwa pionowe nacięcia. Pionowe nacięcia robimy tak, że składamy materiał i nacinamy. Cyk i drugi cyk. A tą kreskę, wzdłuż tej kreski robimy cięcie. Słuchajcie, już wszystko gotowe. Teraz pozostało nam tylko ubrać naszą lalkę. Może się zdarzyć, że materiał, że nacięcie będzie za malutkie, ale niekoniecznie, bo to jest elastyczny materiał. Więc jakby co, można powiększyć dziurkę. Pozostało już tylko w pasie zawiązać pasek. Cyk. Nie trzeba żadnych superków, kokardek, wystarczy raz przewiązać. Dobrze. I obie dziewczyny, zobaczcie, są pięknie ubrane. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć, kochani. Dzisiaj zrobimy kolejną stylizację, tym razem spódniczkę tiulową. Proszę, ta Elza, tak? Operatorze kamery, ta Elza ma spódniczkę tiulową. Zrobimy taką samą dla jej siostry Anny. Tak. Do przygotowania takiej spódnicy potrzebujemy firanki albo tiulu mniej więcej szerokości. Jest moja miarka tutaj. Mniej więcej 21 cm. W zależności jak długa ma być ta spódniczka. Bo jeśli ta z 21 cm wyjdzie mniej więcej tej długości spódniczka. Więc dowolna tak naprawdę długość. Kwestia tego, szerokość. Kwestia tego, jak długą chcecie mieć spódniczkę. I potrzebujemy też
paska, na którym będziemy wieszać poszczególne firanki. Ja wytnę pasek z elastycznej tkaniny, która mi została po wycięciu w poprzednim filmiku. Zaczynamy. Ucinam pasek. Tutaj widzicie, wycinałyśmy koło i zostały mi te boki. I z tych boków zdejmuję fragment płótna i będę miała pasek. Jeszcze teraz uciąć bardzo dużo, bo tak naprawdę około 100 sztuk, sami zobaczycie w trakcie, ile będzie Wam potrzeba, pasków z tej firanki mniej więcej 2 cm. Około 100 sztuk. One nie muszą być równiutkie. Żeby przyspieszyć proces cięcia, to zgniatamy tą firankę pod. Robimy z niej taką nitkę, wytniemy co 2 cm. Jedne mogą być trochę węższe, jedne trochę szersze, żaden problem. Tego nie będzie naprawdę widać. Ważne, żeby było pociętych w miarę sporo tych pasków. Później na backstage'u pod najwięcej. Teraz chcę Wam pokazać, w jaki sposób montować te przymontowywać te firanki do paska. Do tego celu użyję szerszego kawałka po prostu materiału i ciemnego, żebyście, bo na tej firance nie będzie dokładnie widać. Zobaczcie. Składamy, robimy na pół mniej więcej, tak? Układamy na tę firankę, pasek. Zaginamy to oczko, tak tu. I przekładamy od spodu. O. Na PDF-ie, który będzie dołączony do tego filmiku. Zaraz, jak mam tu gdzieś wydrukowane. Znalazłam wydruk tego PDF-a. Na tym obrazku macie też tutaj ten schemat, w jaki sposób to się wiąże. Tak? Czyli jeszcze raz. Składamy na pół. Tak? Robimy taką kształt tęczy. Układamy nasz pasek. Zaginamy górę tęczy i przekładamy od spodu tęczowe nogi. I zaciągamy. Tak mocno. O. I tak robimy 100 razy. Mniej więcej. Może wyjdzie mniej, a może trochę więcej. Trochę pracy jest przy tym, ale warto. Naprawdę. Zobaczcie. Ja zacznę. Pierwsze kilka, a potem zrobię to poza kamerą, bo film zająłby pewnie z pół godziny. Układam firankę. Układam ten paseczek, przekładam, cyk i mocno związuję, zaciskam. Mamy pierwszy element. I tak kolejne elementy. Przekładam. Nieważne też, nie przejmujcie się tym, że na przykład tak jak tutaj. Jedno będzie krótsze, jedno dłuższe. To nie musi być równiutko. Zawsze później można, ona i tak, zobaczcie, tak jak na Eldzie, ona i tak jest taka fruwająca, ta spódniczka, więc później nawet jak jakieś elementy będą mocno wystawać, to już na lalce bierzecie nożyczki i przycinacie. Więc żaden problem. Dobra, jeszcze jeden i będziemy robili przerwę, żeby mogła wszystko pozawiązywać. Ok. Ta-da! Spódniczka gotowa. Nasza Anna.
Anka już nie może się doczekać, kiedy jej założymy ją. Dobra, Anka, chodź tu. Ania, zobaczcie, jak się uśmiecha. Dobra. W pasie zawiązujemy. To jest też fajne, słuchajcie, z tymi elastycznymi materiałami, że ich nie trzeba dokładnie wiązać później z tyłu, tylko wystarczy zacisnąć i już, i się trzyma. Zobaczcie. Ja jej nawet nie przycinałam. Ona jest taka dłuższa. I obie siostry mają już swoje spódniczki. Tu jest Ania, a tu Elza. Zobaczcie, ta Elza ma krótszą spódniczkę, a Anka ma dłuższą. Jakie szczęśliwe. Do zobaczenia następnym razem. Tym razem spódnica ołówkowa i koszulka z związaniami z tyłu. To zaczynamy. Czego będziemy dzisiaj potrzebowali? Potrzebujemy prostokąta, wyciętego prostokąta o wymiarach mniej więcej 25 cm, 25 cm. Zobaczcie, ja mam tutaj niecałe 24 i szerokość około 11 cm. Ja mam trochę więcej niż 10. Drugi prostokąt będzie potrzebny. Zobaczcie, ten mój prostokąt nawet jest taki bardzo równy. Zaraz go wyrównamy. Szerokość mniej więcej 31 cm i wysokość około 14 cm. Ja tutaj dorównam, bo tutaj jednak jest znacząca różnica. Ten centymetr będzie robił tutaj znaczenie. Ale pamiętajcie, to wszystko jest wiązane, to wszystko można ułożyć na lalce, więc się tak do końca nie przejmujcie. Dobra, to zaczniemy od spódnicy, bo ona jest trochę trudniejsza. Odrobinę tylko. Dobrze, może Wam pokażę na schemacie, jaki kształt chcemy uzyskać. Z tego prostokąta chcemy wyciąć taki kształt, czyli zostawimy na dole mniej więcej kwadrat i po bokach dwa paski. Czyli musimy usunąć tą część i tą. Ok. Słuchajcie. Potrzebujemy złożyć materiał teraz na pół. I z jednej strony zaznaczyć 8 od tego zgięcia, tak? Tutaj liczymy od tego zgięcia. 8 cm u góry i 8 cm na dole. Dobrze. Od jednej z krawędzi zostawiamy na pasek mniej więcej 1,5 cm i rysujemy prostą linię. Tutaj przy krawędzi również odrysowujemy mniej więcej, zaznaczamy około 1,5 cm i łączymy tutaj z tym 1,5 cm prostą linią. Jak będą 2 cm, też się nic nie stanie. Jak będzie centymetr, też się nic nie stanie. Tak? I teraz tniemy po liniach, pamiętając, żeby tu nie przeciąć tego naszego paseczka. Czyli tu kroimy do punktu tego, o, gdzie się zaczyna pasek. I z tej strony kroimy pasek. Przez to, że mamy materiał złożony, to mamy już wycięty z dwóch stron. I spódnica gotowa, słuchajcie. Szybko? Super. Teraz koszulka. Żeby zrobić koszulkę, potrzebujemy prostokątu o wymiarach mniej więcej 25 cm i 8. Tutaj sprawa jest prostsza. Składamy po prostu w tą stronę na pół wzdłuż. I przy tym zgiętym boku odmierzamy z jednej strony
8 cm. Robimy kropkę. I z drugiej strony zaznaczamy 8 cm. I robimy kropkę. Rozkładamy nasz materiał. I teraz rysujemy prostą linię w stronę brzegu. Było po prostu w tym miejscu rozcięcie. Czyli rozcinamy po liniach. Raz. Dwa. I słuchajcie, mamy gotowe. Koszulka i spódnica. Dobra. Ubieramy naszą lalę. Lalka ma, zobaczcie, zrobiony kok tym razem. Tą samą metodą wiązaliśmy, co Wam pokazywałam ostatnio, czyli gumka, która jak się zawiąże w ten sposób, to przypomina króliczy uszy. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Dobra. Najpierw zaczniemy od spódnicy. Przykładamy spódnicę do lalki, do pasa. To jest taki dłuższy ołówek, jak to się mówi. Z jednej strony wyciągamy jeden pasek, przytrzymujemy. I z drugiej strony okręcamy, wyciągamy pasek. I albo wiążemy z przodu, albo z tyłu, albo z boku, jak kto woli. To już jest, zależy od Was. Tak, ja ją trochę przekręcę na bok, żeby wiązanie było tak lekko z boku. Dobra. Bluzkę zakładamy bardzo prosto. Kładziemy na lalce albo lalkę na materiale. I teraz z tyłu w pasie wiążemy, związujemy jedną część materiału. Jedne paski. I nie nad, chociaż też możecie tutaj spróbować pokombinować i zawiązać w jakiś, zakręcić na przykład i związać za szyją, tak? Ja związuję ją pod pachami. I też wiązanie z tyłu jest na plecach. To jest też fajne w tych sukienkach i w tych bluzeczkach, że tak naprawdę daje wiele możliwości zawiązania. Jeśli zrobimy dłuższe paski, to można kilkukrotnie obwiązać lalkę i to da nowe formy ubrań, tak? Można różnie łączyć zestawy. Zobaczcie. Wystarczy, że się kolorami różnią i już wygląda jak zupełnie inny strój, prawda? Dobrze, to do zobaczenia za chwilę. Kolejny strój. Dzisiaj już troszeczkę trudniejszy. Troszkę trudniejsze będzie, wykonanie tej bluzki. Będzie trzeba się bardziej przy niej skupić. Żeby zrobić ten strój, będziemy potrzebowali prostokątnego kawałka materiału o wymiarach około 26 cm na 11. Okrągłego przedmiotu o mniej więcej średnicy 20 cm na jedną spódnicę i odpowiednio dobrany do tego kawałek materiału, na którym to się wszystko zmieści. I jeszcze jeden okrągły przedmiot o średnicy około 16 cm. I analogicznie fragment materiału, z którego będziemy mogli wyciąć ten okrągły kształt. Tak jak widać tutaj, dwa okrągłe kształty różnej wielkości to są podwójne spódnice, prostokąt to jest bluzka. Chcę Wam przypomnieć tylko, że tak jak uprzedzałam, pod filmikami znajdują się do każdego stroju w drugi PDF, gdzie macie rozpisane wszystkie wymiary i kształty, które są potrzebne do stworzenia kolejnych ubranek. Tak więc
Zabieramy się do pracy. Teraz zrobimy tą bluzkę z prostokąta o wielkości 26 cm na 11. Bierzemy nasz prostokątny kawałek. Ja już go przygotowałam sobie troszeczkę wcześniej. Składamy na pół. W miejscu, gdzie jest to zgięcie, odmierzamy od góry 1,5 cm. Od tej kropeczki, którą przed chwilą zaznaczyliśmy, odmierzamy kolejne 3. Rozkładamy i łączymy te dwie kropki prostą kreską. Dobra. Teraz uwaga. Teraz na dole odmierzamy od jednej strony 8 cm, kropeczka, i od drugiej strony 8 cm. I teraz od tej kropeczki pionowo w górę odmierzamy centymetry 4 i rysujemy tutaj kropkę. O, ta kropka będzie większa. I od tej samej kropki tutaj, co odmierzyliśmy przed chwilą, również 4 cm i kropka. Dobra, słuchajcie. Teraz ważny moment. Tą kropkę łączymy linią z jedną stroną, z jednym rogiem, i tą kropkę łączymy linią z drugim rogiem. Cyk. I cyk. Tą samą czynność powtarzamy z drugiej strony, czyli kropka łączy się linią z jednym rogiem i kropka łączy się z linią z drugim rogiem. Pamiętajcie, w tych zadaniach nie trzeba być mistrzem precyzji. Tu nie o to chodzi. I teraz, tam gdzie mamy linię, musimy dokonać cięcia. Zaczniemy od cięcia na głowę, czyli tutaj tej kreski. Składamy na pół ten materiał. Widzicie? Kreska na pół. I tniemy końcówką nożyczek. Cyk. Mamy rozcięcie na głowę. Tutaj troszeczkę mi się nie docięło. Widzicie? Pół centymetra, więc jeszcze sobie tu dotnę. I teraz wycinamy tutaj te trójkąty. Zawsze lubiłam ten dźwięk nożyczek, kiedy się kroi po stole. Dobra, słuchajcie, najtrudniejszy element stroju mamy gotowy, czyli bluzka. Wkładamy na bok. Teraz przechodzimy do tych łatwiejszych, czyli naszych spódniczek. Proszę bardzo. Kładziemy materiał, mniejsza pokrywka lub okrągły inny przedmiot o średnicy mniej więcej 16 cm. Przykładamy. Odrysowujemy. Słuchajcie, te spódnice, tak naprawdę fajny efekt jest też, kiedy wytniemy je kwadratowe, czyli o tak. To wtedy ta spódnica tak fajnie zwisają później boki. Ale my dzisiaj robimy okrągłą. Wycinamy. Gotowe. Teraz słuchajcie. Składamy koło na pół.
jeszcze raz na pół. Teraz ten różek, co tutaj mamy, trzeba obciąć, ale słuchajcie, ta dziurka ma mieć średnicę, to kółeczko, około 2 cm. Ważne jest, żeby nie było za duże, bo spódnica będzie po prostu spadać naszej lalce. Dlatego lepiej obciąć najpierw malutką dziurkę, a potem ewentualnie powiększyć. Ścinamy różek, zobaczcie, taki malutki ścinam. Tak? Zobaczcie, jak to złożę. To mam taką akurat dziurkę. Ona się rozciąga, więc spokojnie założymy lalce. Tak samo robimy ze spódniczką numer 2. Czyli tu u mnie materiał jest niebieski. Odrysowujemy koło. Tak. Wycinamy. Chwilą robiliśmy z tym mniejszym kołem. Składamy na pół. Składamy na pół. I obcinamy mały rożek. Cyk. Słuchajcie. I wszystko mamy już gotowe. Możemy zabrać się do zakładania naszych dwóch spódnic i koszulki naszej lalce. A, jeszcze Wam pokażę, zobaczcie. Tutaj dodatkowy trik. Tu mamy taką fajną gumkę, którą można lalce zawiązać wokół głowy na przykład. Ja sobie odwrócę ją na razie w tą stronę, bo będzie mi wygodniej. Wokół głowy. Zrobić przepaskę, zawiązujemy na raz i zobaczcie, dziewczyna ma opaskę w kształcie króliczych, zajęczych uszu. Bardzo fajny trik. Można w ten sposób sam jej związać włosy. Czyli robimy kitka, przewiązujemy na raz. Tutaj przez to, że ta gumka jest trochę większa, kiedy, że tak powiem, związujemy włosy, mamy więcej, dłuższa się robi. Związujemy bliżej jednego i jeszcze raz przeplatamy jedną część, tak jakbyśmy wiązali jedno ucho tylko. I mamy gumkę z takimi kwiatuszkami. Widzicie? To też jest bardzo fajny efekt. Nie wiem, czy to widać. Dobra. Pokażę jeszcze, jak tą gumkę zrobić. Będziemy potrzebowali rajstopy. O, tutaj mam resztkę różowej rajstopy. Ucinamy po prostu kawałek około 2 cm. Zaciągamy i mamy naszą gumkę. Możecie jej również używać do związywania swoich włosów. Proszę, o. I mamy królicze uszy. Dobra, zabieramy się za ubieranie naszej lalki. Na górę idzie różowa spódniczka. Piętro niżej, jako taka kolorek. Druga, ciemniejsza. Zobaczcie, dziurki były malutkie, a jednak świetnie leży. I teraz zakładam bluzkę. Bluzkę zakładam. Pamiętajcie, tu jest otwór na głowę, tak? I ten otwór na głowę kładziemy, przekładamy przez lalkową główkę. Oj, chyba już ją
za kamery. Dobrze. I teraz podnosimy ręce i wiążemy na dole bluzkę na plecach, z tyłu na plecach. Teraz zostały nam tutaj takie trójkąty. Dwa ręce trochę niżej. Zobaczcie, te trójkąty przesuwamy do przodu, tak? I znowu wiążemy na plecach. Czyli te pierwsze trójkąty szły pod spód, a te idą nie do tyłu, chociaż też można spróbować z tyłu związać, ale idą tutaj pod spód naszej lalki i z tyłu są, jest związywana nasza koszulka. Wystarczy raz zakręcić i mamy gotowe. Proszę. Jedna lalka i druga. Dzięki, do zobaczenia za chwilę. Witajcie w sobotni poranek. Wyobraźcie sobie, że jest 6:30, tak wcześnie dzisiaj. Wstałam, chociaż w sumie, no nie, wstaję zawsze bardzo wcześnie, ale dzisiaj bardzo wcześnie też nagrywam. Ta stylizacja, w tej stylizacji tak naprawdę będziemy dzisiaj robili tylko koszulkę, dlatego że w poprzednim filmiku zrobiliśmy już spódnicę. Spódnicę, tutaj nie mam tego. Ta lalka jest już przebrana, ale ona, ta spódnica była tamta dotąd, a ta jest po prostu krótsza. Tutaj wycięłam jeszcze jedną taką samą. Zobaczcie. Widzicie? Ona jest po prostu krótsza. Tamten prostokąt był aż dotąd, a ta jest krótsza. Dobra. Wzór koszulki jest dosyć trudny, dlatego na tym wydruku PDF tutaj macie już dokładnie takie koło, jakie potrzeba. Czyli wystarczy, że wytniecie sobie to koło, przyłożycie do... Gdzie jest mój? A tu jest. Dobra. Przyłożycie do tego kawałka materiału, który będzie potrzebny, tak, mniej więcej wielkością. Odrysujecie sobie to koło. A w punktach, gdzie będzie trzeba porobić kreski, wystarczy, zobaczcie, porobić dziurki. Raz. Ołówkiem wcześniej. Tak. W kartce. I robimy tak. Przykładamy koło. Odrysowujemy to koło. Rysu, rysu. Rysu, rysu, rysu. Dobra. I koło mamy już gotowe. I teraz zobaczcie, wkładamy tylko mazak w te dziurki tutaj. Żeby zostały nam ślady. I jeszcze, słuchajcie, trzeba zrobić kropki tutaj, w tych miejscach, gdzie na obrzeżach materiału. I robimy takie same linie, jak tu są na tym wzorze. Tu łączymy te kropki. A te, zobaczcie, takim łukiem. Jak będą proste, też się nic nie stanie. Takim łukiem, lekko zaokrąglone z jednej strony i lekko zaokrąglone z drugiej strony. Dobra, i tniemy.
Poranna kawa. Dobra, kółko mamy wycięte. Teraz trzeba ponacinać tutaj te wszystkie nasze zaznaczone linie. O. Raz. Z tej strony raz. Przez to, że jest to elastyczny materiał, to zobaczcie, jak wystarczy, że ponacinam, to on się od razu zwija, tak? To nic nie szkodzi, oczywiście. Ale dzięki temu, że jest elastyczny, zobaczcie, tu się nic nie siępi. Gdybyśmy tak obcięli jakiś zwykły materiał, to zaraz nitki by wyłaziły po bokach. Tutaj gdzieś pewnie ma. A, dobra. Nie będę wam pokazywać, pewnie to widzieliście nieraz. I tak jak poprzednio, składamy tą kreseczkę na pół, tutaj, i przecinamy. Bluzka gotowa. Dobra, tutaj nasza modelka. Witam Cię o poranku. Najpierw założę jej spódnicę. Nasz ołówek. Tutaj widzę, koty już w nocy paraszkowały. Ołówek warto tak mocno zacisnąć, wtedy ładnie się układa. Zaciągnąć, zawiązać. Widzicie, ten ołówek jest do kolan, tamten był do pół łydki. Dobra. I teraz koszulka. Wydaje się skomplikowana, jest mega prosta do założenia, czyli otwór na głowę. Okej. Okay. Tu dwa troczki wiążemy w pasie do tyłu. Dwa z tyłu, dwa troczki wiążemy w przód. Takie lata 80. nam wyjdą. Ja uwielbiam lata 80. Może dlatego taka jestem fanką tego stroju. Zobaczcie. Zobaczcie. Efekt wow, co? I dwie dziewczyny gotowe. Super. Dobra. Zostały nam, słuchajcie, tak naprawdę tylko dwa stroje. Dwie sukienki. Jedna ultra prosta, druga troszeczkę mniej prosta. Do zobaczenia. Dobra. Jeszcze jeden łyk kawy. I lecimy do kolejnej sukienki. Teraz będziemy robili tą sukienkę. Zobaczcie, gołe plecy, wiązanie na szyi. Bardzo elegancko. Dobra. Do tego będziemy potrzebowali prostokąta o wymiarach mniej więcej 23 cm na 21 cm. Zrobimy gosy z żółtego materiału. Witajcie, mamy gościa. Cześć, Sznurosław. Ale on tutaj, widzę, w kadrze nie przeszkadza. Mamy prostokąt 23 cm na 21 i tak jak już w poprzednich filmikach robiliśmy, składamy na pół.
cześć, po przerwie chwilowej pomyliłam się, więc tak naprawdę też nic się nie stało jak zwykle. Obcięłam ten fragment, przy którym się pomyliłam. I jeszcze raz. Trzy. Tu w tym miejscu zgięcia odliczamy 3 cm od góry. Od tej kropki odliczamy, odmierzamy około 1,5 cm. Może być troszeczkę więcej, tak? I teraz od tej kropki, co tutaj wyznaczyliśmy, robimy łączenie do rogu. Oraz prowadzimy linię równoległą do tej górnej. Dobra. I tniemy. Raz. Górne wiązanie już mamy. Dobra, teraz jeszcze potrzebujemy jednego małego elementu nacięcia w pasie. Nacięcie w pasie robimy, tak? Wyznaczamy tak, że mniej więcej tu zaraz przy tym końcu nacięcia, tutaj tego wycięcia naszego, może być 0,5 cm bardziej w prawo. Od tego miejsca odliczamy 4 centymetry. Znowu 1,5 cm mniej więcej i łączymy. Czyli mniej więcej od tego tutaj miejsca 4 i kolejne 1,5. Robimy nacięcie, składamy w pół. Końcówką nożyczek tniemy i mamy, słuchajcie, sukienkę już gotową. Chodź tu. Zawiązujemy wokół szyi. Delikatnie. Można, zresztą można też tak jak chcecie. Można raz mocno, raz delikatnie. Zrobił się taki golfik. I teraz patrzcie. Przewracamy ją na plecy. Tu mamy to nacięcie, tak? Bierzemy ten górny róg i przekładamy przez to nacięcie. I zaciągamy. Odwracamy na drugą stronę. Bierzemy drugi róg z drugiej strony. I zaciągamy. I tu wiążemy. Wychodzi nam taka stylowa kokardka. Marszczenie w pasie. Tu możemy albo taki luźniejszy zostawić kof, albo można jeszcze mocniej zawiązać z tym. Zobaczcie. Widzicie? Mamy sukienkę. W dwóch kolorach. Do zobaczenia za chwilę. I ostatnia sukienka. Słuchajcie, na sam koniec zostawiłam najprostszą, ultra prostą sukienkę. Zobaczcie, jaka ładna. Jedna z moich ulubionych również. Do jej wykonania, tutaj Wam pokażę wzór, będziemy potrzebowali tak naprawdę tylko i wyłącznie prostokąta o wymiarach 21 cm na 18 i dowolnego paska. Ja zacznę teraz od paska. Pasek zrobię tym razem z rajstopy, z kawałka rajstopy. Ucinam mniej więcej 2 cm fragment. Rozcinam na pół. I mam, słuchajcie, pasek do sukienki. Okay. A teraz nasza sukienka. Prostokąt. I tak naprawdę brakuje nam jeszcze tylko otworów na ramiona.
One znajdują się mniej więcej 2 centymetry od jednego brzegu, 1,5 centymetra od góry też mogą być 2 centymetry, żaden problem. I nacięcie na rączkę powinno mieć około 1 centymetra, czyli 2 centymetry, 2 centymetry i 1 centymetr. I sukienka, słuchajcie, już za chwilkę będzie gotowa. Nacinamy. Raz i drugie nacięcie. Dwa. Pasek i gotowy. Dobra. To ubieramy naszą lalkę. Jedna ręka. Pod pachą. Owijamy. I przykładamy przez drugą rękę. Dobra. I związujemy. Słuchajcie. I to wszystko na dzisiaj. Zobaczcie, mamy dwie dziewczyny. Dziękuję Wam bardzo za uczestnictwo w tym warsztacie. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się już stacjonarnie we Wrzeszczaku. Dziękuję jeszcze też mojej córeczce kochanej Zosi, która pomogła mi bardzo w ogarnięciu programów do montowania, nagrywania i pokazała, jak to się wszystko robi. Dzięki, córuś. To do zobaczenia. Pa, pa.